Dzień dobry, witam Państwa. W dniu dzisiejszym w imieniu Konfederacji chcielibyśmy złożyć wniosek dotyczący podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w celu nadania honorowego obywatelstwa mieszkańca Grudziądza zbiorowo żołnierzom Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie w pierwszym miesiącu II wojny światowej podczas kampanii wrześniowej. Za kilka dni czeka nas 85. rocznica wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego, który bardzo ciężko doświadczył naszą ojczyznę, ale również odcisnął piętno na naszym mieście, na mieszkańcach naszego miasta, ale również okolicznych wsi, miasteczek, gmin czy powiatu. Już od 1 września 1939 roku do 4 września 1939 roku w naszym mieście i w okolicach, chociażby w Góry Księżej, ale też na ulicach naszego miasta toczyły się zażarte walki z agresorem niemieckim, który wkroczył do naszego państwa. Podczas tych walk zginęło wielu oficerów, podoficerów i żołnierzy ogólnie Wojska Polskiego, którzy zapłacili swoją krwią i życiem za obronę polskiej niepodległości. Jest to najwyższa cena, jaką można zapłacić i składając taką inicjatywę chcemy podkreślić, że pamięć o tych bohaterach jest nadal w sercach i pamięci mieszkańców naszego miasta. Składając taki wniosek chcemy również pokazać młodemu pokoleniu, że wartości takie jak patriotyzm, poświęcenie, oddanie swojemu miastu, swojej ojczyźnie to są wartości uniwersalne, które w każdym okresie, w każdym czasie powinny być promowane i praktykowane i zasługują na pochwałę. Szanowni Państwo, warto również podkreślić, że nasza inicjatywa jest inicjatywą ponadpolityczną, ponadpartyjną. My składamy ten wniosek jako Konfederacja, jako jedna z trzech największych sił politycznych w Polsce, jednak jest to inicjatywa mieszkańców, a jednym z głównych autorów wniosku jest były radny Arkadiusz Gorzka, który nie jest związany z żadną formacją polityczną, nie jest również członkiem Konfederacji, ale zaproponował nam jako Konfederacji, abyśmy złożyli taki wniosek w celu rozpatrzenia go przez radnych podczas najbliższej sesji. Także mamy nadzieję, że jest to inicjatywa, która spotka się z szerokim poparciem i zarówno prezydenta, jak również wszystkich formacji, które obecnie zasiadają w naszej grudziąckiej Radzie Miasta. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jak to będzie?